Magda, nie boisz się? Nie. Nie takie rzeczy. A robi ci ktoś, że aż cię piekło? Pomidor? O masę. Ajajaj! Żartuję. Zabawę dostałam! Przejdziesz do historii jako ta osoba, która zrobiła mi na paznokciach coś, co błyszczy. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność powitać naszą 14-letnią Natalkę, która jest zagorzałą fanką Indigo, bardzo dobrą uczennicą i już określoną młodą osobą, która wie, co chce robić w życiu. O, cześć Magda! Cześć! Aha. Wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszego dnia dziecka! Dziękuję! Kochana, jesteś gotowa? Jestem gotowa, na 100% jestem gotowa. Ale zanim podejdziemy do tego bardzo poważnego zadania, pokażemy Państwu, w jaki sposób Natalka się przygotowywała przez ostatnie pół roku. Cześć, nazywam się Natalka, jestem z Kruszek, mam 15 lat. Pierwszy raz o stylizacji pomyślałam, jak miałam 6 lat. Od 2 lat robię paznokcie. Moja mama była pierwszą taką klientką stałą, do tej pory jest. Od poniedziałku do piątku jestem w szkole. Kiedy znajduję czas na stylizację? Od piątku do niedzieli. Co najbardziej podobało mi się na szkoleniach u Kasi? Atmosfera, zaangażowanie oraz jak udało mi się namalować anime art. W dalszej przyszłości widzę siebie jako przedstawicielka marki Indigo na zawodach Nailimpia. Natalia poradziła sobie bardzo dobrze na szkoleniach. Byłam zaskoczona, jak poszło jej na artach i zarówno na technice. Osiągnęła spory progres, jak na tak krótkie spotkanie, zaledwie 5-godzinne. Zaszły zmiany nie tylko w samej stricte pracy, ale również w podejściu do zadania. Zdecydowanie powinna poprawić jeszcze pracę nad skórkami i myślę, że niebawem to będzie miało również miejsce. Jeżeli chodzi o część artową, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, zresztą puszczamy wodze fantazji i zdecydowanie to jest ta przestrzeń, w której myślę, Natalia czuła się również bardzo dobrze. Jeśli miałabym ocenić pracę Natalki w skali od 1 do 5, zdecydowanie przed szkoleniem myślę, że mogłoby to być w granicach 2-3, a teraz zdecydowanie mocna 5, bo naprawdę dała czadu. W sumie jesteś pierwszy raz w naszych skromnych progach, więc tak. Masz wycieczkę zapoznawczą, do tej pory tylko showroom. Na szkoleniach byłam, więc... Bardzo, bardzo się cieszę. Oprócz tego, że się cieszę, że Ciebie widzę, to cieszę się, że będę miała nowe paznokcie. Tak w skali 1 na 10, jak byś miała określić stresik? No, przed chwilą miałam 10 na 10, a teraz mam tak 4 na 10. To i tak jest wielkie wydarzenie, że zasiadasz do stołu, przy którym zazwyczaj trenują instruktorzy, więc za to już szacun. Masz młoda kobieto jaja. I oto jesteśmy w tym ważnym punkcie. W tym punkcie, w którym dzieją się wszystkie filmy Indigo i dzisiaj nasza Natalka w roli instruktora, designerki, gościa, który będzie wykonywać paznokcie. Cześć, dzień dobry. Jak tam stresik? Zero. Nie mam w ogóle stresu. Pokaż ręce Państwu. W rękawiczkach. Nie. W rękawiczkach oczywiście. Nie trzęsą się, jesteś zwarta i gotowa. Tak. No to może porozmawiajmy na temat oczekiwań klienta. Ja poproszę takie same, czarne. Dobra. W końcu mamy wiosnę. No tak. Troszkę je skróćmy, zadbajmy o skórki i zróbmy tak, żeby były takie świeżynki, takie wiesz. Dobra. Nic takiej radości nie daje, jak świeżo zrobione paznokcie. Dobra, to zaczynamy. Dobra, to ja najpierw sobie zdezynfekuję rączki. Już wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że jestem po prostu kolejną klientką i nie ma co się stresować, fakt, działamy pod kamerami. Ale jestem po prostu kolejną panią, która przyszła na paznokcie, a Natalka dobrze wie, co zrobić, żeby klient był zadowolony. Bo ja delikatnie to robię, żeby... muszę się skupić i tu, a tu jest ciężko, żeby... Ze mną możesz niedelikatnie. Ja lubię delikatnie. Tuż po sobie zostawić wrażenie nie rzeźnika, tak, a artysty. Teraz będę zdejmowała masę. Używając frezu. Używając frezu, tak. Jakie były twoje początki z frezarką? No to jak to ja? Musiałam zrobić mamie krzywdę, nie? A ma dzisiaj 10 paznokci? Ma. Muszę teraz się skupić i to bardzo, 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 bo... Teraz skup się bardziej na paznokciu niż na kamerze. Tak. W razie czego wolimy mieć nieostry film niż nieostrą płytkę.
zdejmujemy do tej, do bazy, czy nie? Niekoniecznie. Możemy troszkę ściągnąć, troszkę skrócić, potem nadbudować jedną warstwą i położyć kolor. Ja zawsze pracuję z babcią na przykład, nie? Oczywiście babcia się na mnie drze. Nie, ja tak nie chcę! A ja mówię, babcia, muszę ci zdjąć tą masę. Dobra, teraz przy tych skórkach. Auć, troszkę zapiekło. O, przepraszam. Dobra, spoko. Odpylamy po tak, to, żeby dobrze widzieć. Żeby dobrze widzieć i żeby nikomu nie zrobić krzywdy. Mhm. Magda, nie boisz się? Nie. Na pewno? Nie takie rzeczy. A robił ci ktoś, że aż cię piekło? Pomidor. O masę. W ogóle oglądałam teraz ostatni ten odcinek, co był. Z Polną i z jakąś młodą dziewczyną, co siedziała tutaj i pokazywała, jak robić poprawnie z górnych form. Słuchajcie, mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat. Pojawiły się górne formy. Nakładam od góry, odklejamy naszą foremkę. Wow. Ja i tak nie umiem nic z tych form, totalnie nic. Nauczysz się. Jakby dociskam i to całe wychodzi mi. Pewnie foremka źle dobrana, wiesz? Nie, właśnie tak dobieram, żeby ona była idealnie do moich kształtu. Nie może być idealnie. Nie może? A dlaczego foremka nie może być idealna? Na to i dziesiątki innych pytań znajdziecie odpowiedzi w naszym kursie Dual Form. Zastanawiasz się, jak zarabiać więcej na stylizacji paznokci? To proste, trzeba skrócić czas pracy, nie rezygnując z jakości wykonywanej usługi. Wszystko dzięki największej rewolucji w naszej branży. Pracy na górnych formach. I nawet podczas nagrywek można się nauczyć czegoś nowego. Jest nasza hero, nasz bohater. Cześć. Katarzyna szkoliła naszą śliczną, małą Natalkę już kilka razy, prawda? Mamy trochę za sobą szkoleń i przed nami następne, także ja już się nie mogę doczekać. Nie mamy, prawda, Natalia? Tak, no. Kasia wpadła zerknąć swoim profesorskim okiem, czy wszystko idzie zgodnie ze sztuką. Tak też jest, ale wolę na razie poczuwać, by Natalia też się czuła trochę pewniej. Dokładnie. Co z tym czarnym? Normalnie, ściągasz tak, jak pokazywałam ci wcześniej. Ajajaj! Żartuję. Zabawę dostałam! Do góry prowadzisz. Do góry, tak? Właśnie masz w dół ściągnąć, a teraz zrobiłaś ruch do dołu. Aha, dobra. O, właśnie. I mamy bezpiecznie. Super. Natalka, jak to było? Bo tobie się marzyło szkolenie z takim konkretnym instruktorem, prawda? No, i potem przyszłaś do centrali i nagle zobaczyłaś tego instruktora na żywo. Dokładnie. Twoich marzeń instruktorką. Tak. Nie ma przypadków. Nie ma, naprawdę nie ma. Teraz sprawdzamy stan paznokcia i zauważyłam, że na kciuku jest w tym miejscu, w tym jest pęknięte. No to obciąć i tyle. Stylizacja będzie miała 9 paznokcia, co? Nie. Tu pękł sam materiał, czyli możemy to od razu zdjąć frezem, którym ściągałaś również kolor. Dobra, jest git. Jak patrzę, to jest git. Czy jeszcze? No i po kłopocie. Dobra, mamy to. Możemy sobie oczyścić spody, ponieważ Magda ma naturalną płytkę pod spodem, więc dobrze by było zrobić również tam porządek. Odsuwasz opuszek i oczyszczysz. Dobra, to migdałek czy kwadracik? Kwadracik. Dobra. Ale jak kwadracik, to nie zaokrąglamy rózgu. Dobra. Bo zaraz będziemy z tego miały owal. Mama właśnie mi zawsze mówi. Właśnie mama mi zawsze mówiła kwadracik, ale musi być tutaj zakończenie i się tak nauczyłam. Pokaż. Tak złap i wypiłuj na prosto. Nie rób takiej łódki, bo będziesz zaraz mogła je zaokrąglać, dobra? A zaraz nie będziemy miały z czego zrobić tego kształtu. Sprawdź. A tutaj jeśli jest na przykład tak bardzo daleko, że aż pod skórkę i żeby tam Magdy nie zarżnąć. Tym się nie przejmuj, będzie jeszcze na to czas, jak będziemy frezować. Dobra. Wróć proszę jeszcze do małego paluszka. Mhm. Zobacz krawędzie boczne paznokcia, czy na przykład tam coś nie zostało niedopiłowane. Troszkę. To jest ściana boczna, a krawędź boczna? A tu. Tutaj? Nie. Nie widzę. Tutaj.
ścianę, krawędź boczną, tak? Mhm. W tym miejscu. To jest ściana boczna, czyli piłujesz to miejsce, a my teraz piłujemy to, co jest tutaj jakby pod spodem, to tak bardzo chciałaś zaokrąglić. Jeszcze wszystko musimy opracować, wyrównać pilnikiem, dlatego że jak się nauczysz już tak idealnie ściągać materiał z płytki, czy nawet sam kolor z bazy, czy z żelu, wtedy ten ruch będziesz mogła pominąć. Prawa strona dla praworęcznych jest na pewno trochę bardziej trudna. Zobacz, Magda jest mega plastyczna, ona też uprawia jogę palce. Więc tutaj robimy taką kung fu pandę, czyli właśnie łamiemy palca. I zobacz, i w ten sposób możesz wjechać, nie raniąc, nie krzywdząc, ale też wypiłowując ten materiał właśnie z tych zakamarków. Mhm. Szybki i bezpieczny sposób, okej? Okej, bo ten jest krótszy, tak jak widzę. Mhm. Właśnie dlatego warto też zawsze, jak przystępujesz do nadania kształtu czy długości, sprawdzić, który jest najkrótszy. Jeżeli jeszcze nie masz umiejętności w przedłużaniu, w nadbudowywaniu jakichś takich elementów, które są po prostu trudniejsze, warto wcześniej sprawdzić. Tak samo długość. Wspomniałaś o tym, że migdałek, a może kwadrat dla Magdy. Wiadomo, że z tej długości byśmy tego nie uzyskały, no tak? No nie, ale... Ale zaproponowałaś. No nie? Właśnie. A wiadomo, żeby się nie dało, no byśmy miały krótki, ale szpic. Właśnie, o nie, krótki. A jak możemy sprawdzić tą długość paznokci w taki najbardziej prosty sposób? Najłatwiej sprawdzić jest paluszki w ten sposób, żeby dołożyć tu miejsce naszych skórek wzrostu z długością paznokcia. Jak to przyłożysz, to zobaczysz, że ten jest dłuższy. Wiem, że też mocno nie można wpychać, bo można też narobić szkód. To można. Boleć. Lecimy dalej. Dobra. Dziewiąteczka w ruch. Dobra, to tylko sobie tutaj odłożę. Dobra, mamy. Tyle, żeby wszystko widzieć, czy wszystko już jest super. Pamiętaj, żeby się przytulać do paznokcia, tak? Kształt mamy, o właśnie, twardo był okrągły. Co tutaj było teraz? Primer. Okej. Nie. Odkąd był? Tylko na naturalną płytkę. Mhm. A, tu. Dobra. Teraz już mogę. Jedziemy z porcelaną. Tak. Nie musisz zabezpieczać wolnego brzegu, bo jest już tam materiał. Mhm. Ale, co zaraz zamierzasz? Okej. Jedynczo. Okej. Dlaczego? Żeby nie zalać skórek? No, dokładnie. I możemy wyjąć, dlatego że teraz możesz sobie już kolejnego, tam się przymroziło. Czyli pierwszą warstwę robimy taką bardzo cienką, taką bazową, bo mimo, że to baza, nie baza, tylko tak, no baza mineralna. To jednak najpierw sobie posmaruj na cieniu, tylko dokładnie, precyzyjnie, właśnie przy skórkach, a przy drugiej warstwie wyrównamy całą powierzchnię. Jeśli oglądają nas stylistki, to może z łezką w oku będziecie wspominać swoje pierwsze kroki. Jeżeli oglądają nas świeżaki, zobaczcie, to zabiera czas. Zrobienie wszystkiego, poskładanie tych wszystkich paru dziesięciu procesów w automatyzm zabiera czas i chwała Tobie, że Cię to bawi, że Ci się to podoba, bo właśnie teraz nabywasz umiejętności, które, kto wie, może będą Twoim zawodem, Twoją pracą, tym, co kochasz i tym, co Cię utrzymuje. No i co z tą linią światła? Tak zostawiamy? Nie. Świetne jest to, że przez 4 lata nagrywaliśmy materiały, a teraz dokładnie to, o czym nagrywaliśmy, dzieje się tu i teraz. No, to prawda. A tak, ja zawsze sobie oglądałam i tutaj w tym miejscu jestem, w szoku jestem. Marzenia się spełniają. Tak. Trzeba przyznać, że linia światła jest piękna. Aż mi się zachciewa w tym momencie tych jasnych paznokci. Może się powstrzymam z tym czarnym. A, dziękuję bardzo. Może coś jeszcze dodamy? Nie sądziłam, że to powiem, ale zróbmy to. Dobra. I teraz tak, taki mały tip. Dobrze jest przytrzeć fioletowym cleanerem powierzchnię. Ona się lekko zrobi taka satynowo-matowa. Łatwiej będzie widać, gdzie jest położony top, żeby potem efekt wtarcia pyłku był idealnie rozprowadzony, tak? Bo tak to będzie Ci trudno po prostu zaobserwować te granice. To już mogę sobie tak? Tak, przetrzyj dokładnie w zakamarkach. I już, następny, bo to jest tylko dzień, wiesz, bo chodzi o to, żeby przetrzeć cieniuteńko, dokładnie.
troszkę więcej z tobą wezmę. Ja to wolę paluchem. Najwygodniej mi. Naprawdę mi się podoba. Ludzie się zmieniają. Dojrzałam do glamera. Noż to siwo. Umiem kogoś przekonać. Przejdziesz do historii jako ta osoba, która zrobiła mi na paznokciach coś, co błyszczy. Naprawdę, świat się kończy. No i dobra. Nie, jeszcze to musisz stygnąć. Dobra, to tu malujemy, tak? To tu. Trzeba być cały czas czujnym jak ważka. Czujna jest. Nigdy nie wiesz, kiedy twoja własna klientka będzie chciała wprowadzić cię w błąd. Tak. Ja jeszcze później kupuję sobie, żeby ten... Nie, no co, to tak zostawimy. Żeby później się pyłek nie zmył, czy tam bardziej tak... Nie starł. Nie, no, nie wytarł. A może wet lookiem? Dobra. A dlaczego wet lookiem? Żeby był bardziej błyszczący? Żeby był bardziej puszysty. Jak almet, jak serek. Nie chodzi o to, że tip-top jest cieniutki. Kiedy będziemy nakładać wet looka, on będzie grubszy, więc fizycznie stworzy grubszą warstwę. Czyli teraz już mogę sobie pokryć topem. Mhm. Tak. I po tej wymagającej, katorżniczej wręcz pracy, czas na katorżniczą pracę ekipy montującej. No. Przejrzeć i zrobić z tego krótkie, acz treściwe. Mama teraz się idzie wyszaleć. To ja sobie już tutaj przetrę. Całe mogę przetrzeć? Tak, nawet musisz. Siłowo. Następny bacik. A dlaczego? Bo ten już ma w sobie lepką warstwę. Tak, lepką warstwę i nie uzyskalibyśmy błysku na tym środkowym już, tak? Mhm. Kocham to, jak ta teoria z filmów czteroletnia. Oto się objawia jako praktyka. A czemu my jedziemy tym cleanerem, a nie super shine'em? To teraz rozłapałaś. Tak. No. Teraz dobrze rozstrzeliłam. Dobra, to tamten aut. Sytuacja opanowana. Tak. Ja rozumiem, że ciężko poradzić sobie w życiu bez cleanera jeden, ale bez przesady. Dobra. Jeszcze scrollowanie nas czeka. Scrollowanie? Spolerowanie losów. No tak. Nie lubię tego dźwięku. Szkrada o tablica. No właśnie. Dobra. Jest. Następny. Dobra. Zaliczone. Zaliczone, dokładnie. Mamy to? Mamy to. Brawo! Did it! Mamy to. Moja droga, to były wspaniałe, pouczające godziny wspólne. Ile ich razem spędziłyśmy? 6 godzin. 6 godzin przy robieniu paznokci, a wcześniej jeszcze był podcast. Dałaś świetnie radę. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Twoi rodzice myślę, że będą 1000 razy bardziej dumni i jest ku temu powód. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Wielkie gratulacje. Zrobiłaś przepiękne paznokcie. Dziękuję. Na pamiątkę. Dziękuję. Na tuszki. Co nieco indigowego. Dziękuję. Ale co najważniejsze, dostajesz od nas wjazd na wszystkie nasze kursy online. I możesz się uczyć dowoli. Idzie teraz lato, masz dużo wolnego czasu, więc kształć się i bądź jak najlepszą w swoich marzeniach. Dziękuję. I lecisz do taty, bo czekasz. Tak. Powinien dzisiaj dostać medal dla najlepszego ojca świata. Tak, za to, że naprawdę. Już czeka na ciebie tak długo. No. Super było cię zobaczyć, naprawdę. Również, dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnych. A ja raz jeszcze przypomnę, że te paznokcie zrobiła 14-letnia Natalia. Chciałeś to móc?